Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek serii 7 Days to Die. Mówię kolejny, bo ta seria trwała kiedyś na kanale. Było dokładnie 17 odcinków. Jeżeli tego nie widzieliście, możecie to sprawdzić nawet teraz, bo te odcinki dalej tam są. Więc czym jest 7 Days to Die? 7 Days to Die to jest survival z wplecionym wątkiem zombie. No i co tu tutaj dużo mówić? Ja muszę się do tego z powrotem przyzwyczaić, bo trochę w to nie grałem. No trochę, no kilka miesięcy solidnych, więc jakby muszę się z powrotem w to wszystko wczuć. Generalnie to jest jakby Minecraft na modach, że tak powiem. Nie urażając oczywiście tej gry, bo chodzi mi głównie o to, że tutaj możemy edytować w pełni otaczający nas świat. To jest, możemy sobie rozwalić każdy klocek dosłownie, znaczy klocek, kawałek ziemi, który tutaj nie jest w formie klocka, tylko jest w formie jakiejś spójnej w miarę tekstury. W każdym razie możemy kopać w ziemi, możemy niszczyć drzewa, możemy zrównać z ziemią całe góry, czy miasta nawet. Oj, trochę obrywałem. Nawet całe miasta, czyli możemy niszczyć całe budynki. Dobra, nie będę z nimi walczył, bo to nie ma sensu. Oni jak krzyczą, to ściągają coraz więcej. Zobaczcie, ile tego jest już. Trochę się zmieniło, więc jeszcze raz, podsumowując. Survival zombie z możliwością kreowania całego świata, edytowania całego świata, więc dzieje się naprawdę dużo. Od czasu ostatniej gry bardzo, bardzo dużo się zmieniło. Nie tylko pod względem ogólnie gry, ale też pod względem samych zombiaków. Bo jeżeli chodzi o zombie, one stały się dużo mądrzejsze. Całkiem inaczej reagują teraz na graczy. Tak jak widzicie, jak narobiłem hałasu, to teraz cała horda za mną ciągnie. Jeżeli chodzi o hordy, o temat hord, one już teraz w grze istnieją, czyli są takie grupy zombiaków, które gdzieś tam się poruszają po mapie i które polują jakby na gracza. Fajny wątek jest w tym, że te grupy z dnia na dzień robią się coraz bardziej wygłodniałe i agresywne w stosunku do gracza. Z tego co czytałem w ostatnim update'cie, one mogą dojść do takiego momentu głodu i wkurzenia, zdenerwowania, że znajdą gracza praktycznie w każdym miejscu, bez względu na to, jak dobrze się schowa, i tak będzie miał przerąbane i tak będzie musiał martwić się o swoje życie. Więc mnie to bardzo zainteresowało, bardzo mnie przyciągnęło do tego, żeby z powrotem zagrać w tą grę. Ona nawet dużo teraz nie kosztuje, bo coś koło 30 zł, 30 parę bodajże, więc jakby nie są to już duże koszta, nie to co kiedyś. Ja tą grę kiedyś miałem dosłownie na parę chwil, że tak powiem, właśnie na te kilkanaście odcinków, pożyczoną i nie widziałem wtedy sensu kupowania tej gry. Ona mi się owszem podobała, ale nie aż tak bardzo, na tyle, żeby ją kupować, żeby w nią grać dłużej, ale teraz jest dużo zmian, naprawdę dużo zmian, jest dużo możliwości dodatkowych, więc gramy. No i co, i po tym wstępie, jakże długim, przechodzimy już do samej rozgrywki. Okej, okay. Tu mamy jakieś budynki, jakieś zbudowania. Widać, to chyba jest baza wojskowa. Wow. I to jest nowa lokacja na pewno, nigdy czegoś takiego nie widział. Aha. Okej, okay. Pole minowe. Brawo Plaga. A więc tak ginie Plaga w pierwszym odcinku powrotu do serii. Ledwo znalazłem jakąś lokację, którą mogłem eksplorować i zginąłem wchodząc na pole minowe. Bardzo fajnie. No co, to pójdę. Okej, nie pójdę w tą stronę, bo tu promieniowanie rośnie. Spoko, prawie się zabiłem przy tym promieniowaniu. Więc pójdę w tą samą stronę, co byłem wcześniej po prostu. Tylko przeszukam trochę więcej rzeczy. O, nawet mam swoje rzeczy z ekwipunku. Czyli wypadły mi tylko te rzeczy, które miałem w skrócie, tak jak to było kiedyś. A reszta rzeczy, które mam schowane gdzieś tam głębiej, nie wypadły, zostały w ekwipunku. To jest całkiem fajne, bo jak gramy na singlu, to raczej nam zależy na tym, żeby te itemy się utrzymały. Pójdę tym razem w tą stronę, bo ta dróżka może prowadzić do jakiegoś domostwa albo do jakiejś mniejszej wioski. Okej, co to jest? To jest jakaś świnia. Chyba nie atakuje, no. Straszyłem się, że to może być ten pies zombie, bo one już atakują. I są cholernie trudne do pokonania, z tego co ja pamiętam. Naprawdę ciężko było je zawsze pokonać, bo one były bardzo szybkie. Ale co mi się podobało w tej grze? Dźwięki. Te zombiaki cały czas się odzywają, gdzieś tam krzyczą. Słychać, że horda nadchodzi. Słychać, że coś się dzieje. I trzeba po prostu uważać.
W tych nowych update'ach dodali też możliwości skradania się, czyli jakby gracz już nie jest takim łatwym celem, jak to było kiedyś, że bez względu co robiliśmy, zombie i tak nas zauważały i musieliśmy uciekać. Teraz jest tak, że możemy na przykład przykucnąć, chować się w krzakach i gdzieś starać się po cichu przejść obok hordy zombiaków, nie zwracając ich uwagi na siebie. Więc to jest na pewno bardzo duży plus, na pewno ciekawostka. No, a ja idę sobie tą leśną dróżką zimą, bo to chyba taki biom zimowy raczej, bo ta mapa dzieli się na biomy. Więc to jest taki biom chyba zimowy, który zaraz się będzie tutaj kończył. Bo tu już widzę, o, zespawnął się zombiak, trochę nie fart. Tutaj już się zrobiło cieplej, jakby. Ja nawet raz zwracałem uwagę na to, jak te biomy się zmieniają. To jest trochę dziwne. Znaczy, mnie to trochę razi, ta granica między biomami, że ona tak szybko zachodzi. Tam nie ma jakiegoś delikatnego przejścia, tylko nagle z zimy robi się lato. To jest trochę dziwne. Aczkolwiek sam fakt, że biomy są i podział na biomy jest już bardzo, bardzo dobry. Aha, tu mamy jakiegoś kolesia, który czołga się. Tam są jakieś zabudowania. O, to ja sobie tam pójdę. Kto wie, może znajdę coś użytecznego w tych domkach. Aha, tam są psy. Dobra, cofujemy się. Dziękuję, do widzenia. Tak jak mówiłem, psy są naprawdę bardzo upierdliwe i bardzo niebezpieczne. Bez broni nie ma co się zapuszczać. One są szybkie. O, chyba mnie nawet wyczuły. Nie wiem, czy one biegną w moją stronę. Może tak być, że już mnie wyczuły. One na bank są bardziej wyczulone niż zwykłe zombiaki, jeżeli chodzi o zapach naszego gracza. Więc podejrzewam, że będą mnie tak goniły już dość długo. Spróbuję tu coś znaleźć. Kurde. Warto sprawdzać te plecaki, bo kiedyś przynajmniej nie było trudno o broni. W takich plecakach się właśnie ją znajdowało. O, tam jest jakiś domek. Wygląda na piętrowy, bo ma dość wysoki dach. Mam nadzieję, że tam będzie jakieś poddasze, w którym się będę mógł schować. Bo tutaj w nocy robi się bardzo niebezpiecznie, bo te zombiaki, tak jak widzieliście, są bardzo powolne i generalnie nie sprawiają żadnego większego zagrożenia w tym momencie. Ale w nocy one zaczynają dosłownie sprintować. Nagle nic im nie przeszkadza. Zaczynają sprintować. O, to jest jakby biom już bardziej taki suchy. Z tego co widzę. Okej, wyjmę moją broń, czyli łopatę. A to jest namiot. Ja myślałem, że to jest dom piętrowy, a to jest mały namiocik. Trochę słabo. No i zombiaków trochę jest, póki... Okej. Tamten się potrafi wspinać, ten chudy. Tutaj pewnie parę rzeczy jest, ale muszę się najpierw pozyć. Oho, tam jest niezły budynek. Dobra, to ja olewam tą miejscówkę. Zabieram się za coś konkretniejszego od razu, bo w tym budynku bez żadnego problemu będę mógł się osiedlić. To naprawdę wielki budynek. Zobaczcie, to jest jakaś szkoła albo urząd. Coś w tym stylu. To jest naprawdę wielkie. Tam zgubić zombiaków, zombiaki nie będzie takim dużym problemem, nie będzie wyzwaniem zgubienie zombiaków. Pewnie. Poza tym jest długi, płaski dach i na tym dachu będę się mógł ewentualnie osiedlić. Dlatego wolę wziąć ten budynek na celownik od startu i ewentualnie tam sobie znaleźć jakieś miejsce do spania. No bo przydałoby się spać od czasu do czasu. Okej. One mogą tu chyba biegać. Albo nie mogą. Okej, poskradam się, spróbujemy, jak to działa. Czy rzeczywiście działa? No w sumie tamta mnie nie zauważyła. Poszła do drzwi, bo tam był hałas. Wszystkie inne się też dobijać zaczynają. Okej, zauważyła mnie. Uciekaj, uciekaj. Ucieknę na górę. Dobra. No ładnie się wpakowałem. Tu tych zombiaków też jest pełno. Tak, to jest szkoła. To jest szkoła, teraz już wiem na pewno. Nie wiem, kto robi szkoły na takim pustkowiu. Ale muszę szybko znaleźć wejście na dach. Bo o ile nic się nie zmieniło, to te zombiaki będą miały duży problem z wejściem na dach. Będę w miarę bezpieczny. Kurde. Ładnie. Z klatek schodowych nie ma nic takiego, co by mnie mogło zaprowadzić na górę. Same... Oho, tam było tak jakby zabarykadowane trochę. Najwyżej sobie wbiegnę tutaj. Też to też jest pułapka, jakby nie patrzeć, bo będzie tylko jedno wyjście. Znowu łazienka. Chyba sobie dały spokój. Dobra, postaram się je powybijać. Co, będę uciekał, wiesz, nie? Też słabo. Mam łopatę w końcu. Dobra, jedna padła. Dużo więcej mnie nie goni.
Ale tam przydałoby się wleść. Dobra, walczymy dalej. Ta łopata na szczęście ma dość duży zasięg. Tylko, że te wszystkie atakowane zombiaki ściągają całą resztę. Tak, jak pewnie słyszycie, one się wydzierają w niebogłosy. I tam z tyłu już widać, że cała reszta już nadciąga. No, zdychając też się drą. Generalnie mam przerąbane, dopóki ich nie załatwię. Ale jeżeli przejmę tą szkołę, jeżeli mi się uda ich zabić, to będzie naprawdę super. Bo jest tu coś takiego zrobione, że jeżeli oczyścimy daną lokację, jakiś kawałek terenu, bez względu czy to jest las, czy budynek, to te zombiaki przez jakiś czas już się nie będą spawnowały w tym terenie. Przez kilka dni. To samo jest ze zwierzętami, z zombiakami też. Więc to jest jakby pocieszenie dla mnie, że jak ich pozabijam, to będę miał z nimi spokój na jakiś czas. Ale minus jest taki, że bijąc się, tracę energię i nie mogę już później biegać. To jest duży minus, nie ukrywajmy. Kurde, no nie wiem, co ja tu mogę zrobić. Okej, wezmę to. Wezmę to. Przebiję sobie tutaj pod rękę. No, wyłaź stąd. Kurde, mnie złapała, no. Znowu jestem ledwo żywy. Niedobrze. Trzeba się gdzieś schować. Czy tu są drzwi? Nie ma drzwi. Okej. Może tu przeżyję. Okej. Postaramy się to zabudować. Jakoś. Może one tu nie wlezą. Może się uda. Ale gwarantować niczego nie mogę. Kurde. Łazieneczka. Dobra, czy ja mam jakieś leki? Ziemniaka to raczej nie zjem. Okej, tu jest jakiś placek. A, i żeby go zjeść, pewnie muszę go wrzucić. Tak, było to kiedyś. Okej. Dobra, zjadł. Okej, teraz rozwalę to okno. Najwyżej będę skakał. Jak się nie uda nigdzie wskoczyć. Lepiej by było, jakby się udało gdzieś wskoczyć. No chyba się nawet nie dobijają jeszcze do tych drzwi. Więc na razie mam spokój. O, amunicja. Amunicja zawsze się przyda. Dobrze by było się tam dostać do góry. Może bym to rozwalił. Aha, trochę mi zejdzie. Nie, to nie ma sensu. No nic, muszę się lepiej przygotować, dopiero wrócić. Już na mnie czekają. Podejrzewam, że jak spadnę, to się zabije. Więc jestem trochę uziemiony. Kurde. Dobra, będziemy się starali uciec stąd po prostu. Z tego budynku. Bo tu nic dobrego mnie nie czeka jednak. Jest za dużo zombiaków. Kiedyś było trochę prościej. Bo w budynkach nie było jakoś bardzo dużo zombiaków. Można było przetrwać. Teraz sami widzicie, co się dzieje. Chciałbym, że jest przerąbany. Na pewno bym nie skłamał. No środek pola i nagle szkoła, nie? Gdzie jest miasto jakieś? Przydałoby się jakieś miasto. Coś tam zjadłem. Z wodą chyba też nie ma tak źle. Mam nadzieję. Oj, tu jest kolejny budynek. Może tam będzie się ściągnęło jakieś miasto wreszcie. Ja pójdę w stronę tego budynku. Dobrze było, jakbym znalazł jakieś leki, bo trochę słabo z życiem stoję. Biegać też już za bardzo nie mogę. Generalnie słabo. Słabo się to zaczyna. Poziom trudności się chyba zwiększył, jeżeli chodzi o szukanie czegokolwiek rzeczy przydatnych. Na razie nic nie znalazłem takiego wielkiego. Jakbym miał broń, to już by było pół biedy tak naprawdę. Chyba mnie nic nie goni. Oho. Coś mi się dzieje, ale niekoniecznie wiem co. Może to głód. A może woda. One mnie czują. Okej, spróbuję coś zjeść. No co jest grane? Pewnie brak wody, no. Albo się rozchorowałem. Znowu ich jest pełno. No, zdecydowanie za dużo ich jest.
A kolesiowi coś jest, coś z nim jest nie tak. A co? To nie wiem. Zjem tego krzaka. Możesz to zjeść? Nie możesz tego zjeść. Okej. Okay. Woda. Podejrzewam, że to woda, bo spadła do samego dołu. Zdrowie też, energia też, więc... Podejrzewam, że to wycieńczenie po prostu. Najzwyklej w świecie. Więc padnę. Padnę, niestety. Prawdopodobnie. Ale zobaczymy. Może przynajmniej zwiedzę trochę mapy. Aha, no za wiele tego nie zwiedziłem. Dwa budynki zaledwie odkryłem. Na jednym wielkim pustkowiu. Dobra. Chwilowo nie, gra nie zadaje mi obrażeń, więc chyba jest trochę lepiej. Tu znowu są zombiaki. Tu jest jakiś samochód, może w tym samochodzie uda się coś znaleźć. Cokolwiek. Do żarcia na tej pustyni. Okej, 4 sekundy szukania. Samochód się odsuwa. Dobra. Coś tam mam. Coś tam mam. Budynków znowu żadnych nie widać. Okej. Znowu się zaczyna chorowanie. Oni mnie czują. Może ja mam jakieś rany zadane po prostu. Może tak być. Widzicie, jak się auto przesuwa? Nieźle. Czekaj, czy wejdą na auto. Chyba nie. Chyba nie, bo będę w stanie tutaj walczyć, tylko oni je przesuwają. To jest problem. Dobra. Kilka chociaż wybiję. Zanim zginę. O, dobra, mniejsza. Machnął mnie, zabił. Ojeju. Średnio. Średnio to się zaczęło. Gra naprawdę okazuje się dużo trudniejsza niż była. No nic. Co my mamy z tej mapy odkryte? Niewiele. Ten pierwszy budynek. Wcześniej zacząłem w innym miejscu najwidoczniej. Więc idę w tamtym kierunku znowu. Sprawdzę tą skrzynkę. Hop. Nic, dobra. Dobra. Mam młoteczek, więc będę się miał czym bronić ewentualnie. I dojdę do tej bazy wojskowej. Może uda mi się jednak tam jakoś wejść i nie zginąć przy tym. To by było dobre. Coś tak dziwnie brzęczy. Nie wiem, czy to czasem nie moje buciki. Może tak być. A teraz przynajmniej mam te wszystkie zombiaki z głowy, bo wcześniej je zwabiłem, idąc tą drogą. Więc teraz mam je trochę z głowy. Mimo wszystko kilka ich się pojawiło. Daleko, daleko. Jeszcze pół drogi. Nie jest tak źle. Tego samochodu chyba nie sprawdzałem wcześniej. Tak stawiam. Hop. No nie. Dobra. Jakieś narzędzia przydadzą się później do craftingu. Do craftingu tam chyba była motyka, więc może będę mógł sobie coś posadzić. Generalnie tutaj budowanie bazy jest bardzo ciekawe, bo są zachowane prawa fizyki, więc jakby wszystko może się nam gibnąć, rozwalić. Trzeba konkretnie zrobić bloki, ściany, postawić to wszystko tak, żeby się nie zapadło pod sufitem. Trzeba filary, ewentualnie jakieś metalowe przęsła postawić. Więc o to trzeba też dbać. To nie jest tak jak w Minecrafcie przykładowo, że się stawia i to wisi. Tylko tutaj jak rozwalimy podstawę, to cała reszta się zawali. Budynki też można całe zawalać, niszcząc tylko parter na przykład. Więc to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No a w przypadku budowania naprawdę trzeba uważać, żeby nasz budynek się nie zapadł podczas stawiania. Ja tu nigdy żadnych wielkich konstrukcji nie zbudowałem. Najgorsze co miałem, znaczy najgorsze, najmocniejsze rzeczy jakie miałem, to był betonowy budynek z jakimiś metalowymi umocnieniami. Tyle. O, jest ta baza wojskowa. I są miny, bo już słyszę. Szkoda, że nie ma oznaczenia, że tu jest pole minowe jakieś. To bym uważał. Okej. Okay. Może uda się znaleźć jakieś wejście po prostu zwykłe. No, i miny walą.
W sumie tam, gdzie wybuchły, to może już ich nie ma. A może je widać? Widać je. Aha, dobra. Skoro je widać, to ja po prostu postaram się przejść i na żadną nie nadepnąć. Widać je, są kamyki. O, ten zombiak wszedł. Właśnie, kolejny. Zapraszam. No i super, oczyszczają mi przejście tak naprawdę. Więc tędy uda się przejść, ile żaden zombiak gdzieś obok nie wybuchnie. Dobra, jestem. I to jest fajna baza, naprawdę fajna. Naprawdę fajna, bo jest obstawiona dookoła minami i mamy jakąś wieżyczkę. Na tą wieżyczkę jakbym wszedł, to by było naprawdę idealnie. Stamtąd mógłbym sobie powybijać ewentualnie zombiaki. A skoro to jest baza wojskowa, to pewnie się niedługo znalazłyby jakieś bronie. Okej. Okay. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, trzeba to rozwalić. Dobra. Jestem. Jest! Jest ta skrzynka wojskowa. Więc teraz tylko zastawić jakoś te drzwi. Czy wejście. Oho, właśnie tak. Może uda się tutaj przeżyć. Naprawdę, może. Okej. Okay. Wow. Wszędzie wkoło wszystko wybucha. A ja sprawdzę tą skrzynkę. Trochę to zajmie, 15 sekund, żeby to otworzyć. Nic dziwnego. W końcu to wojskowa skrzynia. Pewnie jest nieźle zabezpieczona. A wkoło wybuchy. Okej. Trzy rakiety. Fajnie, tylko ja nie mam rakietnicy. Może ty masz rakietnicę? Nie masz, oczywiście. Hej. Problem jest w tym, że one potrafią rozwalać rzeczy, znaczy rzeczy, budynki, konstrukcje, więc mogą nawet rozwalić tą moją wieżę. Ja mogę po prostu wypaść najzwyczajniej w świecie. A te wszystkie wybuchy min ściągają bardzo dużo zombiaków z okolicy. O, już to widzę. Już to słyszę. Więc pozostanie tutaj chyba nie ma sensu. Ciekawe. Czy tutaj coś jest? Nie, nie mam czasu, żeby to sprawdzać. Aż tyle. Ja ich postaram się powyciągać na te pola minowe. I może zginą. Jakoś w miarę szybko. Tylko niech chodzą obok siebie, to będzie najlepiej. Wtedy od jednego wybuchu zginie większa ilość. Okej, tutaj są miny. Tam jest bardzo dużo min, więc zapraszam was. Zapraszam was, kochani. No, no. Oni tam rozwalają wszystko po drodze. Właśnie to jest problem z tymi zombiakami. No nie tylko nas atakują, ale rozwalają też nasze umocnienia, jakim stoją na przeszkodzie. To było nawet kiedyś znane. Teraz podejrzewam, że jest jeszcze gorzej w tej kwestii. Okej. Okay. Chodźcie, chodźcie. Tamte jakby mnie zgubiły już. Poszły w innym kierunku. No, pogubiły się chyba. Okej, okay, tu jeden wejdzie. Wszedł. Tam drugi wejdzie. Jest. Więc będą ciągnęły z powrotem tutaj, skoro tu są wybuchy. A mi się może uda jakoś odbiec na odpowiedni dystans, tak żeby mnie jednak nie wyczuły. Chociaż pokazuje mi się tu jakiś nosek, więc podejrzewam, że one mnie cały czas czują. Okej. Okay. Skoro tu jestem, to może zetnę drzewo gołymi pięściami. Chyba nic z tego. Chyba będzie trudniej niż było kiedyś, bo wiele się nie dzieje z tym drzewem. Może młotkiem. O, młotkiem chyba pójdzie szybciej. No, albo i nie pójdzie szybciej. W ogóle nie widzę żadnych uszkodzeń. Więc pewnie nie dzieje się za wiele. Okej, okay, no to będę się skradał. Że się uda tam dojść niezauważonym. Tak, żebym mógł na spokojnie posiedzieć w tej bazie. Okej. Okay. Na razie jest spoko. Na razie jest naprawdę spoko. Ale słychać te zombiaki. Dobrze by było, gdyby mi się udało. O, dobra, nie udało się. Okej, okay, tą jedną to załatwię po prostu. Wow, oberwałem. Jak nas uderzy, to nas stanuje jakby na chwilę, więc to jest też problematyczne. Okej, okay, ciekawe, czy wlezą tu na górę. Może nie wlezą. Nie wlezą. Dobra. Aha, dobra. Dobra. Dałem się załatwić, to tak zdrowo.
Okej, okay, to tyle w tym odcinku, także dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne próby przeżycia w tym jakże groźnym świecie, to zostawcie łapki w górę, skomentujcie materiał, subskrybujcie kanał. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i cześć.